Wojtku, to proszę bardzo. Do dnia wczorajszego. Ładne było, ładne było. Słuchaj, napisał Szczepan Wasilewski. Nie wiem, czy to jest jego pseudonim, czy miał odwagę cywilną. Napisał tak. Niestety, wszystko wskazuje, że program ten ma na celu rozbijanie struktur ruchu narodowego. Tak, kurwa! Tak jest! Bo gdzie, kurwa, byliście? Gdzie byliście, chuje, narodowe tak zwane? Jak ja 3 maja 2018 roku alarmowałem ten cały wasz pierdolony ruch, że trzeba robić manifestację przeciwko aktowi 447. Teraz się, kurwa, cnota dziewicza ci odbudowała w dupie? Gdzie, kurwa, byli twoi liderzy? Twoje bosaki winnickie, kurwa! Gdzie były? Gdzie były, jak w 2017 roku zawiązałem komitet przeciwko aktowi 447? Jakoś, kurwa, panowie politycy nie mieli przezierczości. Nie widzieli. Dopiero w rok później dupka im się podpaliły, tak. Kiedy już było dawno podpisane, więc mi nie p***ol Wasilewski. Tak jest, kurwa! Będę was rozbijał na każdym kroku. Nie, Wojtku, dalej. Trzeba powiedzieć... Nie, kurwa, nie! Zaraz, czytam dobra. Dalej. Ale... A tym samym uderzyć w Konfederację. Oczywiście, że uderzyć. Oczywiście, że uderzyć, bo jesteście farbowane pizdy. Wszyscy jesteście farbowane pizdy, poza trzema może ludźmi. Poza Korwinem, Braunem i jak się nazywa ten chłopak na B? Zapomniałem, z Rzeszowa. Berkowicz, z Krakowa. Berkowicz, z Krakowa. Żeby facet, który kandydował na prezydenta, składał kwiaty w Dzień Żołnierzy Niezłomnych i miał, kurwa, maskę na ryju wielkości żagla. Wielkości żagla miał maskę na ryju. I on idzie i pokazuje, on główny niewolnik. Ruch Narodowy Niewolników jesteście. Nie ma, kurwa, nie ma taryfy ulgowej. Ja tylko, argumenty... Wojtek, chciałem jedną rzecz wyjaśnić. Poczekaj. Też... On pisze no. Tak. Argumenty z maskami nie są argumentami. Ty, kurwa. Nie są argumentami? Dopóki będziesz miał na mordzie maskę, dopóki wszystkim będzie koło będziesz mówił, również wierzę w pandemię. To jest jak baner, to jest jak pachta na byka. Noszę maskę, wierzę w pandemię. Mówię innym i jest pandemia. Noś maskę. O, patrz jak się skurwysyn, przepraszam, nie wiem, czy twoja matka kurwa była. Patrz jak się kurwa broni. Argumenty z maskami nie są argumentami, nie mogą osłabiać pozycji bosaka. Ja pierdolę! A dlaczego nie? A co to bosak jest, kurwa? Jak to nie mogą, jak osłabiają? Jak to ty, nie mogą, jak osłabiają? Mięka, no. Ty chuju miękki, kurwa, ty. Nie mogą osłabiać. Nie, nosi maskę, bo takie jest prawo. Jakie, kurwa, prawo? To taka pizda, taka miętka, kurwa, klocka gówniana. On nie mogą osłabiać. A dlaczego nie? A co takiego bosak zrobił? Kurwa, wypiął się na stulecie niepodległości. Nie było go. Giertychowiec, kurwa, palcem robiony w dupie. Jedna tylko rzecz, Wojtku. Bardzo cię proszę, bo to jest przekierowanie energii nie w tą stronę, która powinna być. Chodzi mi o prostą rzecz. Nie jakiekolwiek struktury powstają po to, żeby rozbijać ruch narodowy, bo chuj nas obchodzi, niech się robi co chce, niech się sam rozbija, bo ich podstawową zasadą i polityką jest znaleźć sobie wroga. Jak nie mają wroga, to nie potrafią działać. Natomiast to wszystko powstaje po to, żeby właśnie w takich sytuacjach, w których widzimy zagrożenie o rok wcześniej, żebyśmy przez 365 dni nie uchodzili za idiotów i pieniaczy, którzy o tym krzyczą, tylko żeby byli ludzie gotowi działać, bo trzeba. Tak jak tutaj trzeba było działać i nie byli ludzie na to gotowi. Wojtek, ale, kurwa, naprawia po prostu... Ruchu, nigdy nie było ruchu narodowego, gdzie trzeba. Dlatego nigdy właśnie mówię, że naprawiasz błędy z przeszłości, niestety. Skoro nie ma ruchu, który ma działać wtedy, kiedy ma działać, to trzeba go stworzyć i tyle.
I nie chodzi o zużywanie energii na rozbijanie ruchu, bo nie, pies ich jebał, tylko na budowanie nowego ruchu, właściwego. Marcin, mogłem wypierdolić jego wpis spod wczorajszej dwururki nocnej i śladu po nim by nie było, zostawiam. Ale nie usuwamy wpisów, no to podniesie. Żeby zobaczył, że oni sobie roszczą prawo do monopolu. My nie mamy prawa osłabiać pozycji Bosaka, mamy prawo osłabiać pozycję każdego, kto nie reprezentuje polskiego interesu narodowego. I musisz to sobie, gnojku, uzmysłowić, bo mnie wyzywasz tutaj od agentur. Kurwa, hamuj się, gnoju! Hamuj się! Nie ma musu nasz oglądać! Nic, kurwa, twój ruch narodowy nie zrobił! Nic! Ale to nic w sprawie narodowej! Zero! Zero, kurwa! Jeszcze raz powiem, chuju. Gdzie byłeś, kurwa, w 2018 roku 3 maja? Trzeba było tłuc szyby w ambasadzie amerykańskiej. Kurwa.